Kochani bracia i siostry, trudny to czas. Życie ludzkie staje się często życiem tak bardzo obciążonym codziennością, wszelkimi problemami i doświadczamy tego codziennie. Można by powiedzieć, dziś nie ma rodziny, gdzie nie odczuwaliby zmęczenia, trudu, cierpienia. Rzadkością jest rodzina, gdzie nie ma kłótni, nieporozumień, gdzie nie ma podziałów. Oto stajemy w świecie tak bardzo dzisiaj zagubionym, bo zagubiło się serce człowieka i nie wie, jak dalej ma żyć. Kiedy dzisiaj spoglądam tylko na ten dzień, moi drodzy, pierwszy telefon od wczesnych godzin rannych, kobieta telefonuje i mówi: mój syn jest bardzo chory od wielu lat. Ojcze, ja już nie mam sił. Nie wiem, jak ja mogę dalej tak żyć. Jestem sama. A przecież wiem, że nie mogę dać po sobie poznać jemu, że jestem umęczona, że potrzebowałabym innego poranka. I ten ból, który muszę ukrywać w sercu. Co ja mam robić? I wtedy mówię: nie ma innej drogi, jak Chrystus. Do kogoż pójdziesz? Któż może cię bardziej zrozumieć i pojąć, jak nie ten, który wiedział, że będzie cierpiał i innych przygotowywał na to cierpienie. Dlatego tak bardzo Pan Jezus chciał wiedzieć, kim On jest dla nich, kim ja jestem dla nas. A dziś w Ewangelii daje odpowiedź Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A my kim jesteśmy? Tak bardzo zagubieni. Albo telefon, kolejny, rozmowa z Rafaelą. Rafaela mieszka w Mediolanie. To ona tak bardzo była bardzo zatroskana, kiedy ten obraz Matki Najświętszej peregrynował w Mediolanie i wokół Mediolanu. Rafaela osobiście przewoziła ten wizerunek samochodem i również do domu swoich rodziców. Tam, gdzie mieszkał jej tato o imieniu Primo, Marlena i jej mama. I byłem wtedy razem, kiedy modliliśmy się wspólnie. Ale wczoraj dostaję informację, że musi jechać do szpitala. Bo musicie się pożegnać z tatą, bo umiera. Primo umiera. Pierwszy telefon był do mnie. Tak bardzo boję się. To było wczoraj. Co ja mam powiedzieć mojemu tacie, który umiera? Ojcze Janku, pomóż mi, żebym mogła coś powiedzieć. Powiedz mu, że mu dziękujesz za miłość i że wciąż będziesz tęsknić i że wierzysz, że się spotkacie. I tak się stało. Mogłam to powiedzieć. Ale w drodze prosiła Matkę Najświętszą, Matkę Dobrego Początku, mówiąc: Maryjo, Ty poprowadź go do tego początku nowego życia. Umiera Primo. Wcześniej ksiądz mógł przynieść Komunię Świętą, był przytomny. Porozmawiał z księdzem. A później mógł wysłuchać córkę, by mogła mu wszystko powiedzieć. I umarł przy niej.
wiem, że była w pokoju też Matka Boża. I mówiłam mu. I prosiłam ją, Maryjo, poprowadź go. Ale kiedy umarł, mówi do mnie Rafaela, nie umiałam odmówić żadnej modlitwy. Trzymałam różaniec w ręce, jakbym zapomniała Ojcze nasz i zdrowość Maryjo i wszystko w tym bólu. Dopiero dzisiaj, gdy zatelefonowała, gdy jego ciało przywieźli do domu, mogłam powiedzieć Ojcze nasz. To był ten drugi dziś telefon, ból. Gdzie indziej, gdzieś na południu kobieta telefonuje jeszcze przed tą Eucharystią, bo moja córka chora, tak bardzo chora psychika. Ona nie ma jeszcze 30 lat i ma dziecko. I nie wiem, co będzie. Pracowała we Włoszech i była w mieście Aquila, kiedy było trzęsienie ziemi. I ona tak bardzo wystraszyła się tego. I tak wpłynęła ta sytuacja na nią, że upadła psychicznie na zdrowiu, z lęku, z bojaźni. Nie, ksiądz, przyjedzie do nas do domu. Wie, ksiądz, choć na chwilę. A później inne telefony. To tylko taki jeden dzień. Kiedy ludzie chcą, by im powiedzieć, że Bóg jest przy nich, że nie są sami, że tylko mogą rozwiązać to wszystko w jedności z Chrystusem. Sami tego nie dacie rady. Tak, bracia i siostry. I to wciąż sobie uświadamiamy. I wiedział Pan Jezus. O tym wszystkim wie. I wie, który za chwilę tu przyjdzie na ołtarz. I dobrze wie, co dzieje się w sercu moim i Twoim. A ludzie wciąż będą tacy, którzy będą podważać Jego istnienie, że był Bogiem, że był Zbawicielem i będą wciąż tacy na tej ziemi. Ale czy Ty nie wątpisz? Czy nie wątpisz, że w to, że On Ciebie zbawił, że już możesz być najszczęśliwszy? Bo w Nim jest życie i nie ma innego. Czy masz taką wiarę? On się więc pyta Szymona Piotra. A Szymon Piotr odpowiada za siebie. Ja wiem, wierzę, że jesteś Mesjaszem. Ale on się, Jezus pyta, codziennie się pyta. I Ciebie i mnie. Kim jestem dla Ciebie? Gdzie jesteś? Dlaczego nie chcesz mi odpowiedzieć? Co się dzieje z Twoim życiem? Co się dzieje w Twoim sercu? Wiem, że masz ciężko. Wiem, że masz tyle lęku. Jak mówił mi ktoś również wczoraj, wielu młodych ludzi w małżeństwach zastraszeni, bo raty były ileś tam, a teraz trzeba płacić trzykrotnie, czterokrotnie więcej i nie wiedzą, jak mają dalej żyć. Chociaż wszystko na te raty kupili. Ale dziś nie wiedzą, jak będą dalej żyć. Bo to wszystko zdrożało. Drogie się staje życie. Ale czy życie? Czy tylko ten produkt? Dla wielu życie przestaje mieć wartość.
I mówi mi ten ktoś wczoraj, że te młode kobiety w małżeństwach pięknych, gdzie dziś już zaczyna się wielki problem, mówią, trzeba nam wypić. Może piwo mnie uspokoi. Może lampka wina, kolejna i kolejna. Może jakiś drink, bo już nie wyrabiam, bo nie wiem, czy to przetrzymamy. A niektóre to zupełnie na drogę. Jakieś ucieczki w alkohol, w inne używki. Piękne, młode kobiety. Cóż się dzieje? Diabeł chce zniszczyć. Zawsze to, co piękne. Zawsze miłość. Zawsze to, co od Boga pochodzi. Ale Pan Jezus pyta, wytrwasz? Chcesz jeszcze ze mną być? Zacznij od nowa. Zaufaj mi. I gdy dzisiaj Pan Jezus pyta, czy i za kogo Ty mnie uważasz? Nie pytajmy Jezusa. Chociaż On daje nam odpowiedzi. Ale daje nam tę jedną, najpiękniejszą odpowiedź. Gdy Go pytamy, kim my jesteśmy dla Ciebie? Gdy przychodzi na ołtarz, On mówi, kiedy przychodzi do naszego serca, Jezus daje najpiękniejszą odpowiedź. Ty mój jesteś i moja, zawsze i na zawsze. I nie pozwolę Ci umrzeć i zginąć, bo życie za Ciebie dam. Amen. Zanieśmy to Bogu.